roszczeń. Tak. Składa się zestaw katodowy, bloczek. Opuszcza się jaźnik na to. Ustawia się tam jego odległość od bloczka, żeby płomień nie zniszczył tego zestawu. Wewnątrz przez jaźnik przepuszcza się azot. Wchodzi przez tą rurkę pompową, ustawia się jego przepływ. Jest to w atmosferze ochronnej. Palniki zaczynają działać. Rozgrzewa się. Patrzymy przez ciemną szybę, bo inaczej byśmy nic nie widzieli. Widać, że się zbliża do zestawu katodowego. Następuje spłaszczenie. Ja podniosę ten jaźnik, bo on jest suchy, by tylko pęknie. Następuje spłaszczenie. Obraca się, kolejność tą samą, powtarza się zestaw. Tak. Wtedy już tego koreczka nie będzie potrzeba, bo to już jest zatkane. To samo jest z drugiej strony. Już pokrótce, to tak na tym polega. Kwestia, żeby po prostu wzrokowo dobrać tą temperaturę, kiedy należy już uderzyć tymi szczękami. Szczęki do tej małej lampki. Do każdej lampki są inne szczęki. Są to rzeczy wymienne. Jest to maszyna bardzo uniwersalna do wielu typów lamp.